Ta szydła poszli. Dobra, urny oczywiście, bo jakby inaczej. Pyk, 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 oczywiście nic. A i tak wszyscy zadowolony. No kurczę, no dwie runy, i amulet i nadkruszony szmaragd, to jest coś. O, są te żuczki. Jakiś jeszcze dobry żuczek. I sztylet jakiś magiczny. Dobra, przyda się, oczywiście. Mało zajmuje, a zawsze coś może... I widzę, że może być naprawdę dużo wart, bo ma ulepszeń bardzo dużo. No i takie rzeczy można zbierać. Aczkolwiek wolałbym mieć pierścionki ciągle. Wtedy sprzedawać tak po 4000, jeśli bym miał w sobie jakieś, nie wiem, szybsze rzucanie szarów czy coś. Dobra, pieniążki. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że tam będzie u góry dopiero te gniazdo. To raczej przypadek, to ja nie sądzę, żeby to był taki. Że obrysowuje tak całą lokalizację, wszystko, nic się na to nie zapowiada, a są schodki do góry, no to... Chyba największe prawdopodobieństwo właśnie jest takie, że... Będzie tam to wszystko u góry schowane. Nic takiego. Dobra, tam już nic nie będzie. Tamtedy już zresztą przychodziłem. Schodkami teraz normalnie Stairway to Heaven. Okej, okay, i pod to cytus to sobie kupił i dalej zasuwa. Maratończyk normalnie. O, jakiś mocny te teraz. Okej. Okay. Zawsze jakieś tam pieniążki i nic więcej w sumie. O, ale tutaj aż normalnie tak czarny jak się robi, jak takie zbiegowisko tych... To jest ogólnie świeżby. Coś kogoś świeżbi. Dużo tego. Są te muchy CC. To na pustyni to wiecie. Ogólnie to. Co by tu innego było? Na pewno nie komary jakieś. Dobra. Dobra, o, są te jaja tego. Piasecznika. Absolutnie nic, dobra. Zmierzamy dalej. Górna, coś jest? Wielki talizman, no okej. Okay. Wielki talizman daje plus 11 do życia, więc jest zbyteczny. Ogólnie. No, gniazdo. Gdzie ty jesteś? Ha, to ja lubię. Odporności na zimno. Nie wiem, co tutaj byś mnie zamrażał na pustyni, ale no, tak czy jak dzięki. Ale zrobiłem fajny unik, no. Tylko już przed drugim nie udało mi się za szybko wyplunąć drugi raz z chubaniec. No już słychać świeżby jeden, no. A czekajcie, zmienimy sobie na dwa toporki. Yeah. Jednak już się przyczaiłem strasznie do tego toporu wielkiego. To jest mocna rzecz w sumie. I to jeszcze nie jest najmocniejsza. Przypominam, że to jest topór z obozowiska Oczyc, czyli z obozowiska Oczyc, czyli właśnie z tego pierwszego epizodu. A będą jeszcze dużo, dużo lepsze. O! Mamy tu całe robacze gniazda. Oczywiście Cytus musi to wszystko elegancko sobie fajnie obejść. W takim zakamarku, kurczę, fajnie się schował. Dobra, tu jest przejście do zaginionego miasta. Tak jest, dokładnie. Dobra, bierzemy kolejną. Miksurkę. Ile ta miksurka już daje ta? 360, kurczę. To kiedy ja będę miał te 360 życia, to ja nie mam pojęcia. Wieki miną. Ups. To będzie właśnie mniej więcej, że tak powiem, prolog do kolejnego zadania, ta ciemność teraz nastała, ale to jak wrócimy do tego, do miasta, trzeba będzie pogadać z Drognanem. Tak jak zresztą pisze, jest napisane, no, zapytaj Drognana o dziwną ciemność. I tylko dlatego, że wszedłem kawałkiem normalnie nogi na to zaginione miasto. Tylko dlatego. Ach. Dobra, szukam teraz mamusi, tej laski, tego trzonka. Znaczy, trzonek tej laski, no. Ogólnie. A, przejdziemy sobie tędy może?
korytarzy, kurczę, że chciało im się to tak dziubać. No, tutaj to akurat wasze śmieszne wskazówce dużo nie robią, bo na szczęście to jest, są wąskie korytarze i tunele i raczej wiecie o co chodzi. Ale tu dużo jest skrzynek. Przynajmniej mam nadzieję, że kilka znajdę. O, jest już od razu przejście do kolejnego poziomu, elegancko. Oczywiście już nie mam miksturki trzymałości, szkoda. To przejdziemy się teraz do góry, jak już wiemy, że na dole jest przejście. Ale się to jest zbiegowisko. Dobra. Miałem iść do góry, nie do dołu. No, no, no. Dobra, chwilę czekamy, pobijemy się. Niech nam się tutaj wypocznie trochę. Twoja identyfikacja już pełna torba, tak? Znaczy pełna, tak, księga. Możecie. Śluz. Ale teraz strzeliłem nieźle. Ale tak czy jak idziemy tam do góry, potem nie chcę się cofać, aż taki kawał drogi. Dajcie spokój. O, tutaj jest ich sporo. O, elegancko. I tak nic ciekawego niestety. Pójdźmy także tutaj, o teraz. O, o. Dobra, hasem, chodź tutaj, pomóż strzał. Ale się ich to zebrało, patrzę tych jaj swoich tego. Bronią. Pajęczyna stali, szkoda. No, chodź tu. No, urodziły się małe, patrz. O, uwaga. Czyli tak, o, weźmiemy sobie te rzeczy, ci sowa różka. Różki są też drogie. W skrzynce coś jest, wyważony nóż, nic ciekawego, to lekka kusza z magicznym przedmiotem, więc na pewno sobie weźmiemy. Okej. Okay. Tak, potrzeba tej miksturki sobie dać, oczywiście mogę shiftem to robić. Właśnie. Przesuńmy sobie tak, o, wszystko w jedno i... O, żeż... No coś tam ma, już widzicie, mamy dwa przedmioty. Magiczne, więc mam nadzieję, że coś z nich będzie, jakaś kasa. Dobra, lecimy teraz w tą stronę i potem się tam cofniemy tu i będziemy już mieli gniazdo 2. Kurczę, we dwójkę to idziemy jak przecinaki. Nie ma mocy. Pazury, nie. Pazurów ja nie chcę, bo nie są zbytnio takie drogie w sprzedaży. O, okej. Okay. Ja mam zwykłe przejście, eleganckie. O, zamknięty hełm też jest magiczny. O, kurczę, felek. Zobaczymy, może on jeszcze będzie lepszy od mojego. I pewnie, że jest. Patrzcie, poprawiona obrona 22, a ten ma 11. Poza tym ten ma 32, proszę, pewnie, że jest lepszy. To jest 29 gościu ma. Czyli dam ci jeszcze ten hełm, a ten sprzedam. Jest na klejnot, także może być coś warty też. I dobra, mamy przynajmniej jeden hełm lepszy. Wytrzymało 21-30, więc jest troszeczkę zepsuty. Ale przynajmniej ma jakąś odporność na błyskawice w tym wypadku. Fajnie, fajnie, dobra. Okej. Okay. Coś lepszego zawsze fajnie znaleźć, nie? No jestem ciekaw, ile będzie tych poziomów już na drugim, ale wątpię. Ja pamiętam, że się chodziło, także tu jeszcze... nie wiem, może na trzecim, a dopiero na czwartym. No, skruszony to pas wezmę pewnie, że... Jad nieszczęścia. Możesz. Także na trzecim albo na czwartym dopiero jest pewnie... nie wiem, ten korytarz, który nas interesuje, ta sala powiedzmy. Dobra. Do robaczego gniazda, poziom drugi.
O, nic ciekawego. Bez hitu, nic ciekawego, ale zróbmy sobie jakoś tak sensowne miejsce, bo czy Felekniito jakoś wiecie. Ogólnie. Teraz elegancko można sobie coś więcej pomieścić. O, są nasze. Mistrze. No, okej. Okay. No gdzie ty hasem krążysz? No i to jest to właśnie. Czasami pomocnicy się strasznie gubią w takich pomieszczeniach. Zresztą co ja tam będę mówił, widzieliście w tym. W grobowcach, gdzie już w grobowcach są te, nie czarujmy się, duże korytarze i pomocnik się gubi, co to dopiero właśnie w takim czymś malutkim, nie? O, kościana różdżka i też magiczny przedmiot, fajnie. Ogólnie może być coś wart. I nadkruszony szafir, pięknie. Oj, coś czuję, że na tych magicznych tutaj trzech rzeczach zarobię i to nieźle. Dobra. Idziemy teraz w tą stronę. O, są, patrzcie, i... też nic ciekawego, że tędy teraz przejdźmy. O, i słychać było muchy. No i zobaczymy, czy teraz w tej skrzynce też będzie jakiś magiczny przedmiot. W tych skrzynkach są ogólnie dwie, z tego co widzę. Raz i dwa. Nic ciekawego. Tylko i wyłącznie pieniążki. Weźmiemy sobie jeszcze miksturki z identyfikacji. Okej. Okay. Nic więcej, dobra. Wracam teraz tutaj do dołu. Przynajmniej plusem jest to, że jak człowiek nie wie dokąd idzie, to jak dojdzie do takiego poziomu, takiego pokoju powiedzmy, to przynajmniej coś fajnego można na niego czekać, a w niektórych lokalizacjach to te ślepe uliczki są straszne, bo nic na siebie nie czeka i tak dalej. Kościana różdżka wezmę. Pierścień pewnie, że wezmę. Leczenia, miksturkę oczywiście, że wezmę. Tam od razu wypiję, bo to szkoda w ogóle trzymać. Ogromny Jestem miecz. Przeciążony. Ogromny miecz, fajna to rzecz, ale... Pierścień, nie? 4 punkty trzeba wykradzione za każde trafienie. I różdżka ta też będzie spoko. Dobra, tylko teraz jak zagospodarować tym... O, taką weźmiemy. O. Piękny mieczyk, też duży. Nie chciałem tego zrobić. Nieźle daje normalnie, jednoręczne od 3 do 20. A, oczywiście ja mieczami nie zasuwam. Okej, okay, ale zobaczymy, ile teraz te wszystkie rzeczy, które znaleźliśmy, są warte. Sprawdźmy, czy coś jest od razu do łączenia. Tak, są te szmaragdy, na szczęście. Dobra, pyk. Oczywiście są też miksturki. Elegancio. Topaz akurat nie. Pyk. Kurczę. Aj dobra, miał być porządek, zrobię go później najwyżej. Albo na szybko. Pyk. Dobra, runy i tak się rzucają w oczy, no to mniejsza o to. Wsio, dobra. To teraz tak, o, zobaczymy ile pieniążki. Mamy 5000. Sam amulet za 1500, ogromny miecz za 900, to za 400. A jeszcze nie zostawiłem runy. To za 1400, to za 700, 2000 i się. No nie najgorzej, no. Nie czarujmy się, 12 tysięcy zarobiłem. Okej, okay, jeszcze ru... Uuu. Runy już nie mam gdzie dawać, no. Dobra, to runy będziemy trzymać sobie w tym. Kostce Chora Dreamów najwyżej. No okej, okay, teraz będzie elegancki porządeczek. Pyk. Run mamy jeszcze tutaj 5 miejsc, więc run, jakby się nie patrzeć, mamy 7. Dobra, fajnie. A, jeszcze tej różki nie sprzedałem, a ta różka pewnie gdzieś za 500 pójdzie może. Za 500, za 4,5 tysiąca. Kurczę, panie kolego.
oczywiście naprawimy sobie, bo ten hełm jest zepsuty. 720 kosztowało nas naprawa, dobra, to jest jeszcze w miarę do przyjęcia. 81 tysięcy, pięknie, dobra, ale mówię, no te pieniądze się przydadzą w Kuras, bo tam samo nie było lepsze rzeczy i tam można coś fajnego znaleźć, ale też trzeba nieźle za to zabulić. Dobra, lecimy teraz tutaj do dołu. Oczywiście już na nas smyku czekają, czy to tam szarańcze w sumie. Kozik, co mi jakiś kozik? Jest kazik w domu? Patrz, jakie tutaj czeka. U! Co to się zrobiło? Kształtowe miecze na mnie. Ale się trójkę jakieś pasażyki tutaj, patrz. Ciekawe czego szukają, czyżby to było już przejście do kolejnego poziomu? Co z tego, że kurczę nic z nich nie wypadło. Kształtowe miecze nawet nie biorę, pieniądze wezmę. Dobra. I też miksturkę manu nie chciałem brać. A, wezmę. Najwyżej się wypija, albo się wyrzuci, albo sprzeda. No i coś się nie trafiło. O, spokojnie, troszkę życie pójdzie w górę. Dobra. Jest coś tutaj? Nie, chyba nic, nawet nie ma żadnej skrzyni. No niestety, nie zawsze jednak są w takich malutkich. Lecimy teraz w lewo. Za śluzem na nas czeka szarańcza oczywiście. No idźże no, ojeju, pod nogami się leje. Dobra, teraz tędy. Dojdziemy teraz do skrzyżowania. Okej. Przejście, o dobra. To jeszcze tak czy jak wrócimy do tu, o, tego pokoiku. Chodź Hasan, chodź się tam, nigdzie mi nie zgub. O ty kurczę, nie zauważyłem, że tak już mało życia, no. Abym fejla popełnił, a nie chcę tak szybko ginąć pierwszy raz. Dobra, co tutaj mamy? Znowu chrabąszcza, no. Uuu, się coś wysypało, mam nadzieję, że to jest coś magicznego. Oczywiście, topór do rzucania ognistakula na pierśni. Piękne rzeczy się trafiły. Elegancko, zaraz to wszystko zidentyfikujemy i zobaczymy, ile za nie możemy dostać. Mikstura manny, znaczy manny, pyk, pyk. Leczenia. Pie, oje. 84, to już ci damy. Już ci damy. O, od razu masz dużo lepszą obronę. To fajnie sprzedamy, to pewnie fajnie sprzedamy. Okutą kulę to już naprawdę możemy nawet za 5 tysięcy sprzedać, mi się wydaje. Że taką cenę dostaniemy. Taką ofertę, bo jest nie żarłem się elegancka. Fajna, dobra. Czyli na tym najwięcej chyba zyskał nasz pomocnik, bo ma lepszy pancerz, a ja jak wrócę do miasta, troszeczkę kasy mam nadzieję, że dostanę za te bajery, ale fajnie, niby taka niepozorna skrzynia, a tam ze 3-4 eleganckie rzeczy magiczne. Dobra, teraz pójdźmy sobie w tą stronę. Oczywiście nasz już pomocnik zwariował. No chodź. Skórzane rękawice, nic ciekawego. Ups, tak ja nie się. No pomagaj Hasan. Dymiąca kula, dobra, weźmiemy. Zawsze wydaje mi się, że tak za 500. W ogóle rzeczy dla nekromanty. Zresztą ona słaba, no ale może być. Rzeczy dla nekromanty, jak i dla tego. Dla czarodziejki to drugie rzeczy, właśnie te kule, różne spreparowane głowy. Czasami nawet nieźle wilcze głowy dla druida stoją w cenach. Jak się takie jakieś fajne trafi, wiecie. Ale no mówię, spreparowane głowy, czy jakieś tam trupie czaszki, czy właśnie te orle kule i tak dalej, to nieźle można za nie zawsze dostać. To już są akurat pewniaki, jeśli chodzi o dostawanie kasy za to. Za sprzedaż ich.
Co to jakiś dobry gościu na mnie czeka, wzybór się świeci. Dobra, kolejny poziom. No, patrz jak się w trójkę. Okej, no jeszcze, patrz, jeszcze co. Dobra, pieniążki, leczenie. Leczenia. Dobra. Ile teraz dostaniemy? Mamy 225. Po 16 będziemy dostawać, dobra. W siłę damy troszeczkę teraz. Lekka mikstura many, zbytnio nie jest nam to potrzebna. Akurat many tak często nie używam, a jeśli mam szczer, to w ogóle. Bo mam, many mamy spoko, a za jeden taki atak... Znaczy, inaczej. Jeśli używam dwa topory, no to wtedy wiadomo za ten... O, za ten, o tak, za podwójne uderzenie zabiera mi tam jedną manę, nie? Ogólnie. Żeby was skłamać. Tak? Tak. A bo już i nic. Już na 70 poziomie to już nic nie dobiera. To w sumie nie wiem, co ja tą manę. O ty kurczę. Czekajcie. Ale to już zabiera, nie? Koszt manny 2, ale ja sobie w ogóle nie używam. Panie, to ja teraz nie muszę mieć manny, tylko... Na razie nie używam żadnego skilla, do którego jest potrzebna mana, więc jak wrócę... z teraz wyprawy do miasta, walnę sobie cały pas w miksturki życia. Kurczę, nie pomyślałem i tak chodzę jak ta chujara normalnie.